Cześć, witajcie w kolejnym wydaniu programu edukacyjnego pod tytułem Pixel. Dzisiaj ponownie poznamy przeróżne tajemnice nauki. Od sekretów przyrody, poprzez historyczne ciekawostki, aż po zagadkowe zjawiska fizyczne. A czego dowiemy się dzisiaj? Jak wygląda eliksir młodości dla płodu? Wirus, który leczy serce? Jak oksytocyna wpływa na wierność? Nim omówimy dzisiejsze tematy, zobaczmy, co dziś jest główną ciekawostką odcinka. Są na prawie każdym polskim talerzu. Gotowały je nasze mamy i babki, a ich kulinarna historia sięga średniowiecza. Można je wyhodować prawie wszędzie. Mowa oczywiście o ziemniakach. Ziemniak należy do najstarszych roślin uprawnych. Indianie, którzy podarowali bulwy tej rośliny hiszpańskim podróżnikom, uprawiali ją z wielkim powodzeniem już przed tysiącami lat. Swoją złą sławę jako element diety zawdzięczają opinii, że są bogate w węglowodany, co wykluczyło je z menu wielu odchudzających się i dbających o linię osób. Polacy zajmują drugie miejsce pod względem wielkości spożycia ziemniaków w Unii Europejskiej, z wynikiem 121 kg na osobę. Niesprawiedliwe opinie nie wynikają jednak z tego, że same w sobie są niezdrowe, a raczej, że podawane są z niezdrowymi dodatkami. Bulwy ziemniaka są cennym źródłem skrobi. To węglowodan złożony, który w organizmie człowieka powoli i równomiernie rozkłada się na glukozę, czyli paliwo potrzebne do pracy wszystkich jego komórek. Ziemniaki zawierają też sporo witaminy C. Najwięcej jest jej w bulwach tuż po wykopkach, ale im dłużej są przechowywane, tym większe straty tej cennej dla zdrowia substancji. Ze składników mineralnych w ziemniakach obecne są spore ilości obniżającego ciśnienie krwi potasu, wzmacniające kości wapń oraz działające korzystnie na układ nerwowy magnez, a także fosfor, żelazo, cynk, miedź i mangan. Są też źródłem cennego białka roślinnego. Jeśli gotujemy ziemniaki w wodzie, gotujmy je w mundurkach, a obierzmy dopiero po ugotowaniu. Ten sposób przyrządzania minimalizuje utratę witamin i składników mineralnych. Szczególnie zalecane jest przygotowywanie ziemniaków, gotując je na parze. Ubytek cennych związków jest wówczas najmniejszy. Najlepiej unikać smażenia ich na patelni lub w głębokim oleju. Przyrządzony w ten sposób ziemniak jest praktycznie bezwartościowy, a podany w tłustej oprawie wręcz niezdrowy. Dr John Liu z Uniwersytetu w Ottawie dokonał odkrycia, które być może pozwoli stworzyć swojego rodzaju eliksir dla komórek jajowych. A na czym polega to odkrycie? Badacz dywaguje, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłości starające się o dziecko kobiety, które zbliżają się do 40 bądź już ją przekroczyły, mogłyby zażywać suplementy lub pić wodny roztwór putrescyny. Według Kanadyjczyka przyjmowanie tego zmniejsza wskaźnik tworzenia się jajeczek z nieprawidłową ilością chromosomów. W organizmach ssaków putrescyna powstaje w wyniku działania dekarboksylazy ornityny, czyli w skrócie ODC. Jest łatwo wchłaniana i wydalana z organizmu. U samic poziom ODC rośnie w czasie owulacji. Liu zauważył, że u starszych samic stężenie enzymu zwiększa się w niewielkim zakresie. Wykazał też, że gdy u młodych myszy zahamuje się wzrost poziomu ODC, powstaje więcej jaj z wadami chromosomalnymi. Zespół z Ottawy prowadził eksperymenty na starszych gryzoniach. Tuż przed i w czasie owulacji podawano im wodę z putrescyną. Okazało się, że częstość występowania wadliwych komórek jajowych spadła o ponad 50%. Przed odtrąbieniem sukcesu należy wspomnieć jednak m.in. o tym, że putrescyna jest toksyczna dla płodu, co oznacza, iż podczas procesu leczenia kluczowymi zagadnieniami pozostają timing, dawkowanie i monitoring. Zanim będzie można mówić o bezpieczeństwie i skuteczności u ludzi, metoda ta musi przejść testy kliniczne. Gdy zawodzi węzeł zatokowo-przedsionkowy, czyli nadrzędny ośrodek układu bodźcowo-przewodzącego serca, niekiedy dochodzi do zwolnienia pracy serca, a nawet do jego okresowego zatrzymania. Jak temu zaradzić? Można temu zaradzić, wszczepiając rozrusznik lub wstrzykując zmodyfikowane genetycznie wirusy. Naukowcy z Cedras Sinai Heart Institute wykazali bowiem ostatnio, że to skuteczny sposób na przekształcenie kardiomiocytów w komórki P węzła zatokowo-przedsionkowego. Amerykanie prowadzili badania in vitro oraz in vivo. W czasie tych drugich pewien region mięśnia sercowego świnek morskich ostrzykiwano wirusem przenoszącym ludzki gen TBX18. Na przestrzeni dni w części przekształconych kardiomiocytów komory pojawiły się spontaniczne wyładowania, których fizjologicznie nie dało się odróżnić od aktywności elektrycznej komórek P. Towarzyszyła temu zmiana na poziomie morfologicznym. Kardiomiocyty stały się mniejsze, cieńsze i wrzecionowate. Dr Hee Heol Ho uważa, że ta sama metoda sprawdzi się u ludzi, jednak przed przetestowaniem indukowanego rozrusznika na naszym gatunku trzeba jeszcze kontynuować badania na modelu zwierzęcym. IBM informuje o dokonaniu ważnego przełomu na polu krzemowej nanofotoniki. A na czym polega ten przełom?
Inżynierowie koncernu jako pierwsi na świecie zintegrowali na jednym kawałku różne podzespoły optyczne z obwodami elektrycznymi, wykorzystując przy tym technologie produkcyjne o rozdzielczości mniejszej niż 100 nanometrów. To pozwoli na wprowadzenie krzemowej nanofotoniki do fabryk i będzie miało olbrzymi wpływ na wiele różnych dziedzin życia. Światło stosowane jest obecnie do przesyłania danych na duże odległości, jednak specjaliści z wielu firm poszukują technologii, która umożliwiałaby zastosowanie impulsów światła wewnątrz komputerów. Obecnie za transport danych zarówno w domowych pecetach, laptopach, jak i serwerach odpowiadają znacznie wolniejsze impulsy elektryczne. Teraz specjaliści IBM-a pokazali, że krzemowa nanofotonika może trafić do komputerów. Zapewniają, że wystarczy standardową 90-nanometrową linię produkcyjną CMOS wzbogacić kilkoma nowymi urządzeniami, a będziemy mogli umieszczać na pojedynczym krzemowym układzie liczne urządzenia do zwielokrotnienia sygnałów świetlnych, modulatory i czujniki zintegrowane z obwodami elektrycznymi. Czy jedna substancja w ciele mężczyzny może mieć wpływ na to, jak wiernym będzie partnerem? Jak się okazuje, męską wierność można dosłownie wstrzyknąć. Oksytocyna spełnia wiele ważnych funkcji. Odpowiada na przykład za rozwój przywiązania między matką i dzieckiem, a także zwiększa międzyludzkie zaufanie. Teraz po raz pierwszy uzyskano dowody, że sprzyja wierności w związkach, czyli monogamii. Dr René Hurlemann z Uniwersytetu w Bonn przeprowadził studium, w czasie którego heteroseksualnym mężczyznom podawano donosowo albo oksytocynę, albo placebo. Po 45 minutach panom przedstawiono eksperymentatorkę. Atrakcyjna kobieta podchodziła i odchodziła, a badani mieli określić, kiedy odległość była idealna, a kiedy zaczynali się czuć niekomfortowo. Okazało się, że będący w związkach mężczyźni, którym podano oksytocynę, utrzymywali większy dystans, czyli 10-15 cm, zarówno gdy sami podchodzili do atrakcyjnej kobiety, jak i wtedy, gdy to ona się do nich zbliżała. Co ciekawe, hormon nie wpływał na odległość zachowywaną przez samotnych badanych. Oksytocyna wpływała na mających partnerki mężczyzn tak samo, bez względu na to, czy atrakcyjna pani naukowiec podtrzymywała kontakt wzrokowy, czy odwracała oczy. Hormon nie zmieniał stosunku do modelki. Przedstawiciele obu grup, eksperymentalnej i kontrolnej, uznawali ją za równie atrakcyjną. W kolejnym eksperymencie wykazano, że oksytocyna nie oddziaływała na dystans utrzymywany między badanymi a eksperymentatorem. Jak zawsze odpowiadamy w programie na jedno z pytań od widzów. A dziś brzmi ono następująco. Czy to prawda, że wielki tyranozaurus Rex żywił się padliną? Tyranozaur najczęściej przedstawiany jest jako najgroźniejszy drapieżca wszechczasów. Tymczasem amerykański paleontolog Jack Horner uparcie twierdzi, że był to padlinożerca. Zdaniem Hornera zęby giganta lepiej nadawały się do kruszenia kości niż do przecinania mięsa. Ponoć też poruszał się dość wolno, a jego przednie kończyny nie pozwalały mu chwytać żywych ofiar. Innych paleontologów nie przekonują te argumenty, ale być może niedługo znaleziony zostanie rozstrzygający dowód. To już wszystko na dzisiaj. Jeżeli chcecie, aby to na Wasze pytanie odpowiedziano w programie, wysyłajcie je na adres pixel@wp.tv. Subskrybujcie kanał, by zawsze być na bieżąco oraz klikajcie lubię to na naszym facebookowym profilu. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia za tydzień!